29 grudnia wspominamy świętą Benedyktę Hyeongkyeongnyeon, męczennicę. Benedykta urodziła się w 1794 roku w Seulu na terenie dzisiejszej Korei. Gdy miała 7 lat, jej ojciec poniósł śmierć męczeńską. Gdy dorosła, wyszła za mąż, ale po 3 latach małżeństwa jej mąż zmarł. Ponieważ została bezdzietną wdową, powróciła do domu swojej matki. Zarabiała na swoje utrzymanie szyjąc, a część pieniędzy rozdawała potrzebującym. Wiele czasu poświęcała też na modlitwę i praktyki pokutne. Uczyła niepiśmiennych katechumenów i chrześcijan, katechizowała w czasie prześladowań, podnosiła na duchu smutnych, opiekowała się chorymi i chrzciła dzieci, którym zagrażała śmierć. Ponadto udzielała też gościny misjonarzom. Wtedy też do jej domu przychodzili inni katolicy, by spotkać się z kapłanem, uczestniczyć we mszy świętej i przyjąć sakramenty święte. Jej brat Karol był pomocnikiem misjonarzy, o czym władze wkrótce się dowiedziały. Benedyktę aresztowano i strasznymi torturami próbowano uzyskać informacje na temat jej brata. Cierpiała, ale milczała. Ostatecznie skazano ją na śmierć poprzez ścięcie. W czasie pobytu w więzieniu zachorowała na cholerę. 29 grudnia 1839 roku wykonano jej wyrok śmierci poprzez ścięcie. Zmarła wierna Panu Bogu i Kościołowi. Miała 45 lat. Jej ojciec oraz brat są również w grupie męczenników koreańskich. Benedykta została beatyfikowana 5 lipca 1925 roku przez papieża Piusa XI, a kanonizowana 6 maja 1984 roku przez papieża świętego Jana Pawła II w grupie 103 męczenników koreańskich. Módlmy się. Boże, Tu ukazujesz swoją moc w ludzkiej słabości. Od Ciebie święta Benedykta otrzymała siłę zniesienia męczeństwa. Niech wszystkim, którzy radują się jej chwałą, zawsze wyprasza łaskę przezwyciężania pokus. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.